Cieszę się też ogromnie, że ta dyspozycja reprezentacji się cały czas poprawia, szczególnie tutaj myślę o sprinterach. Ta dyspozycja, ta forma, która przyszła w bardzo ważnym momencie, bo to w roku olimpijskim, myślę, że oni się jeszcze rozkręcają, łapią doświadczenie, ale też niektórzy zawodnicy są już naprawdę gotowi na sukcesy. No i liczę też, że bardzo dobrze pokażą się na igrzyskach w Pekinie. To będzie taki początek odbudowy łyżwiarstwa po naszych sukcesach w Soczi. Ja jak najbardziej służę radą, pomocą, jak podchodzić do takich imprez młodszym zawodnikom, jak tylko mają takie życzenie, żeby im coś podpowiedzieć, chcą skorzystać z rady, mogą zawsze się zgłosić, przyjść, pogadać. Myślę, że no, to jest nieocenione. Ja musiałem też się od kogoś nauczyć, swoje pierwsze kroki stawiałem w Vancouver, ale już byłem doświadczonym zawodnikiem wiekowo też i zawodniczo, mimo że to były moje pierwsze igrzyska olimpijskie. Na drugie igrzyska jechałem już z przekonaniem, że jadę tam po medal, chociaż głośno o tym nie mówiłem. Udało się, można powiedzieć w cudzysłowie, zdobyć dwa medale, ale Mistrzostwo Olimpijskie to nie jest przypadek, także trzeba dorosnąć też mentalnie do tego, oprócz tego, że fizycznie trzeba być bardzo mocno przygotowany, na koniec musi być szczęście. Wielokrotnie jestem pytany o to, jakie mam cele na te igrzyska, bo tak naprawdę nic nie muszę, a właściwie po co wracam. No po prostu już taki jestem, tak założyłem, nie zakończyłem swojej kariery sportowej w tym momencie, w którym chciałem. Musiała nastąpić przerwa. Powiedziałem, że jeżeli dojdzie do tego, że wrócę, no to chciałbym wrócić na imprezę, która jest znacząca. No, nadarzyła się okazja, że są to Igrzyska Olimpijskie, także ja już jestem spełniony, że na te Igrzyska jestem zakwalifikowany. Będę walczył oczywiście o jak najlepszy rezultat. A tak naprawdę wynik jest jakby oczywiście ważny, ale drugorzędny. Ja już naprawdę jestem spełniony w tym momencie, że jadę na te Igrzyska, zakwalifikowany jestem. Cieszę się tym, ale też nie poddaję się, nie odpuszczam tego startu w żaden sposób. Trenuję dziś na Mistrzostwach Polski, ta dyspozycja jest dobra, także maksymalnie dobra, jak może być na 38-latka w tym roku.